Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj fajni zawodnicy, fajne porównanie. Moim zdaniem Color Look versus Ketsaf, ewentualnie Ketsaf versus Color Look. Kupiłem produkty, nie wąchałem, oddałem mojej kochanej żonie buteleczki, poprosiłem, żeby przelała do oddzielnych pianowniczek, tak żebym nie wiedział, którym produktem pracuję. Nie wąchałem produktów. Barwa ta sama, więc nie wiem, tak naprawdę mam produkt A i produkt B. Co do samego testu, skórka zapuszczana prawie 5 miesięcy. Naprawdę już jak patrzyłem na nią, stwierdziłem, że najwyższa pora. Serce nie boli, jak na nią patrzę, błyszczy się jak psu ogon. Zdecydowanie ogon. Jak wyglądał test, który produkt okazał się lepszy, którym mi się przyjemnie pracowało, zapraszam Cię do dalszej części filmiku. Thank you.
No i jestem po czochranku. Swoje zdanie już na temat produktów. Mam tutaj planowniczki. Produkt B, produkt A. I teraz tak. Piana. Bardzo podobne. Na szczotce tak naprawdę to nie widać różnicy. Jazda się dopiero zaczyna, jak wchodzimy na etap czyszczenia. I produkt A, piana niekończąca się historia, tak naprawdę mogę tak powiedzieć. Pianujesz i jedziesz i czochrasz, i czochrasz, i czochrasz. Pozwoliłem sobie na minuta 20, bo dla moim zdaniem to jest wystarczające, nie trzeba więcej. Ewentualnie jakby był, znaczy powiem tak, jakby był niedosyt, i tak bym nie poprawiał. Bo z tego względu, żeby test był miarodajny, minuta 20 i patrzymy, który panel jest lepiej doczyszczony. Tutaj nie było tej potrzeby. Wracam do tematu. Produkt A, piana, bomba. Długo można nią pracować, wypracowuje się pięknie, fajnie się zbiera i fajnie się wydmuchuje. Produkt B. I tu jest właśnie niestety minus. Na szczotce wyglądają podobnie. Zaczynasz pracę, jest fajnie. Podczas pracy ta piana się mega ubija. Stawia opór i to znacznie. Różnica jest naprawdę znaczna między produktem A a produktem B. Produkt B stawia opór i nie wypracowuje się tak jak produkt A. Tutaj naprawdę myślałem, że w pewnym momencie będę dorzucał pianę. Kolejny problem, ciężko było z tego względu, że się ubiła, wydmuchać ją z zakamarków. Musiałem poświęcić więcej czasu. Tu tego problemu nie miałem. Także pod względem czyszczenia jakości, czyli oporu, wydajności, produkt A. Kolejna sprawa, zapach. Produkt A bezzapachowy. Produkt B, zapach jest całkiem przyjemny na początku, fajnie, mówię super, o, mówię zapaszek. Ale kurczę, w pewnym momencie, słuchaj, zaczął mnie troszeczkę tak irytować. Myślę, że jakbym miał zrobić całe auto, to by mnie szlak trafił. Irytować. Narzucał się. Za intensywny. Jakby on był bardzo delikatny, to by było luksus. A tu jednak wyczyścić jeden fotel, bo wyczyściłem sobie cały. Oczywiście filmiku nie robiłem, bo to nie ma sensu. Zrobiłem tylko jeden panel, dolne siedlisko pod kuper kierownika, czyli dziadzia. Przy całym aucie myślę, że miałbym go dosyć po całym dniu. Naprawdę potrafi, w pewnym momencie już był troszeczkę irytujący. I teraz najważniejsze, siła czyszcząca. Sprawa wygląda tak. Oba produkty niby wyczyściły tak samo. Niby, kurczę, ten poziom jest zachowany fajnie, ale ze strony produktu A miałem wrażenie, że ta skórka jest taka jakby delikatniejsza. Jakoś tak lepiej jakby wykończona, nie wiem, ciężko mi to określić, taka przyjemniejsza. Ale z drugiej strony produkt B, jakby ta skóra była bardziej nawilżona. Że tak, że niby wyczyściłem i ją od razu nawilżyłem. Ale czułem niedosyt. Tak czułem, że kurczę, ona by jeszcze jedno podejście, tak? Nie do końca byłem taki zadowolony. Tu tego problemu nie miałem. Tak jakoś wyczyściłem, mówię, o super. Tak już dotykając mówię, o fajnie, przyjmie jakąś odżywkę do skóry. A tu kurczę, tak, no był taki niedosycik. Możliwe, że producent z takim zamiarem właśnie stworzył ten produkt, żeby od razu nawilżał. Więc super. Ale ja miałem taki niedosyt troszeczkę. No cóż, ogólnikowo całokształt mnie osobiście pracowało się lepiej produktem A. Zdecydowanie moim zdaniem będzie wydajniejszy i zdecydowanie fajniej się pracuje. Ta piana naprawdę pozwala na bardzo długą pracę tym produktem. Więc jeżeli miałbym wybrać do bieżącego czyszczenia, czy nie mówię tutaj o szczurach totalnych, czy do jakiegoś takiego powiedzmy doraźnego czyszczenia, ja nie mówię tutaj do ogarnięcia maksymalnego szczura, wybrałbym produkt A. I teraz kolejna rzecz. Żona schowała te produkty, ja nie wiem, do tej pory nie zaglądałem, nie wiem, który jest który, nie mam pojęcia, taką magiczną swoją torebkę, wziąłem ją od niej, proszę się nie śmiać, ja wiem, pasuje do moich oczu, wyjmuję z torebki, jeszcze tam nie zaglądałem, tak naprawdę nie wiem, i odkładam, bo obok mam dziadziusiowy taborecik, który służy mi do korekty, siadam na nim, bardzo wygodny, niski, tak pod mój kufel, idealny, odkładam produkty, odkładam męską torebeczkę, poczekaj, muszę wziąć jeden produkt, drugi produkt i zobaczymy, który to jest produkt A. Fu! Nie widzę jeszcze, nie wiem. O! No i wszystko jasne. Także moim zdaniem lepszym produktem, mnie się lepiej pracowało produktem Coral Look. Kecap nie jest zły, oczywiście, że nie jest zły, ale przyjemniej mnie osobiście pracowało się Color Lookiem. Ja Tobie dziękuję, że trwałeś do końca. Moją subiektywną opinię już znasz na temat tych produktów, czym mi się przyjemnie pracowało. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!